sobotę, 6 kilometrów od domu, po tym jak dzień wcześniej wieczorem został zabrany przez funkcjonariuszy policji po interwencji związanej z domową awanturą. Zaczynamy od szkoły filmowej i od wniosków z prac antymobbingowej komisji. Prawie półtora miesiąca po tym, jak wybuchła afera w łódzkiej szkole filmowej, poznaliśmy wnioski komisji. Komisji specjalnie powołanej w szkole do sprawy wyjaśnienia tych wszystkich zarzutów, które publicznie przedstawiła absolwentka Wydziału Aktorskiego łódzkiej szkoły filmowej. Ja przypomnę, że Anna Paliga, bo o niej mowa, najpierw te konkretne zarzuty w stosunku do konkretnych wykładowców o stosowanie przemocy tak fizycznej, jak i psychicznej, najpierw przedstawiła je na tak zwanej Małej Radzie Programowej Uczelni, a dzień później swoje oświadczenie, swój list opublikowała w mediach społecznościowych. I wtedy, można powiedzieć, wszystko się zaczęło. Przede wszystkim ruszyła cała machina wyjaśnienia tej sprawy w łódzkiej szkole filmowej. Powołano komisję antymobbingową i antydyskryminacyjną. Ta komisja przesłuchała zarówno Annę Paligę, wysłuchała Annę Paligę, jak również wszystkich oskarżanych przez nią wykładowców. I wczoraj, późnym wieczorem, na stronie łódzkiej szkoły filmowej opublikowano właśnie wnioski. Te wnioski są oparte na dość mocnych stwierdzeniach. To chociażby ciężkie naruszenie obowiązków nauczyciela akademickiego, czy niedopuszczalne metody pracy ze studentami, a także sugestie o dyscyplinarnym zwolnieniu. Co ważne, konkretne wnioski odnoszą się do konkretnych sytuacji i do konkretnych wykładowców. Dziś spróbujemy je przeanalizować i zastanowić się nad tym, jakie będą dalsze losy tej sprawy, losy wykładowców. I spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy władze uczelni, obecne władze uczelni, zrobiły na tym etapie wszystko, co mogły, by tę sprawę wyjaśnić. A naszymi gośćmi, państwa i moimi gośćmi w dzisiejszej debacie są aktorka Aleksandra Konieczna. Dzień dobry, dobry wieczór, mam nadzieję, że się słyszymy. Dobry wieczór, witam państwa. Jest z nami także dr Izabela Desperak, socjolog Uniwersytet Łódzki. Witam serdecznie. Witam. I profesor Jan Kulesza, Katedra Prawa Karnego, także Uniwersytet Łódzki. Witam serdecznie. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Cieszę się, że się słyszymy, cieszę się także, że się widzimy, bo drodzy państwo, nasza debata nie tylko w Radiu Łódź, ale także na radiołódź.pl i w mediach społecznościowych. Tam można nas nie tylko posłuchać, ale także można tę debatę zobaczyć. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z gośćmi, z którymi łączymy się za pośrednictwem internetu, to czas teraz na początek na rozmowę, krótką rozmowę z rektor szkoły filmowej w Łodzi, Milenią Fidler, z którą rozmawiałam kilka godzin przed naszym dzisiejszym spotkaniem i która odniosła się do wniosków przedstawionych przez komisję, no i także przedstawiła plan dalszego działania. Posłuchajmy. Zakończone prace komisji kończą pierwszy etap działania, czyli rozpoznanie skargi zgłoszonej przez naszą absolwentkę, panią Annę Paligę. Tych konkretnie opisanych sytuacji i konkretnie wskazanych osób. Komisja wysłuchała zarówno osoby poszkodowanej, świadków, uczestników zdarzeń, wysłuchała również wyjaśnień wykładowców, w stosunku do których pani Anna Paliga kierowała zarzuty. Rozpoznawała każdą z tych spraw osobno. Przekazała mi raport oraz wnioski, które dla mnie stanowią, jako rektora, stanowią rekomendacje. Funkcją komisji, to jest ciało kolegialne, to w komisji zasiadają przedstawiciele zarówno wykładowców, jak i samorządu i doktorantów. Funkcją komisji jest reagowanie, zapobieganie, no zgodnie z nazwą, antymobbingowa, antydyskryminacyjna. To nie sprowadza się tylko do wskazania, rozstrzygnięcia, wskazania winnych jakichś konkretnych zdarzeń, ale również zadaniem komisji jest wskazanie działań, właściwych działań, czy wprowadzenia takich mechanizmów, żeby
tego typu sytuacją, incydentom zapobiec na przyszłość. I istotna, bardzo istotna część wniosków komisji dotyczy też oceny całej sytuacji i wskazania koniecznych działań systemowych. Pani rektor, mamy konkretne rekomendacje co do tych wykładowców. Między innymi w przypadku Mariusza Jakusa komisja sugeruje możliwość rozwiązania umowy o pracę z okresem wypowiedzenia. W przypadku Grzegorza Wiśniewskiego tutaj wchodzi w grę paragraf 52 i zwolnienie dyscyplinarne. Czy w związku z tym te rekomendacje przełożą się teraz na pani decyzję w stosunku do tych właśnie wykładowców? To są rekomendacje. W tej chwili ja poprosiłam o opinię prawną, bo to są rekomendacje komisji wynikające z oceny sytuacji, z oceny okoliczności, ale również uwzględniające ocenę postawy danego wykładowcy, czy wyjaśnienia wykładowcy, jego opis tej samej sytuacji, bo te zdarzenia niełatwo poddają się takiej zero-jedynkowej ocenie, dlatego że jedno ze zdarzeń opisanych przez panią Annę Paligę dotyczyło sytuacji pracy z grupą aktorów według metody dosyć klasycznej, podręcznikowej metody. Więc tutaj trudno mówić o działaniu, zamierzonym działaniu czy intencji krzywdzenia. Natomiast możemy się zastanowić, czy metoda sprzed wielu, wielu lat jest adekwatna do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego stanu świadomości. Czyli teraz dla pani będą kluczowe sposobem komunikacji. Ale więc tylko zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że te wskazania w stosunku do poszczególnych osób obciążonych zarzutami Paligi, one są różne. I rzeczywiście tam są takie wskazane dosyć mocne środki dyscyplinarne, czyli zwolnienie dyscyplinarne albo postępowanie przed rzecznikiem, ale w innych sytuacjach komisja zaleca dalszą współpracę z wykładowcą i na przykład takie mechanizmy, takie działania jak szkolenia czy pozwolenie wykładowcy, by mógł prowadzić zajęcia, deklarując wolę zmiany metod. Ale proszę powiedzieć, czy pani wspomniała o tym, że czeka na ekspertyzy prawne dotyczące właśnie tej konkretnych dyscyplinarnych postępowań. To jest regulowane ustawą dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego. To jest postępowanie przed rzecznikiem, przed komisją dyscyplinarną uczelnianą lub komisją dyscyplinarną przy ministrze, lub w innych wypadkach należy rozważyć zastosowanie paragrafów z kodeksu pracy, czyli niedopełnienie obowiązków pracownika. Jak długo będziemy musieli czekać na te ekspertyzy w związku z tym? Czy jesteśmy w stanie to określić czasowo? Ta prośba o ekspertyzę trafiła do ekspertki, z którą współpracujemy już tydzień temu. No myślę, że w ciągu tygodnia konkretne wskazania dostanę i na tej podstawie będę podejmowała dalsze decyzje. To są już konkretne działania prawne. One wymagają pełnego rozpoznania. Mam zamiar w tych kwestiach dla dobra wszystkich, również osób, które podlegają tym procedurom, dążyć do jak najszybszego rozstrzygnięcia. Niemniej jednak to tutaj trzeba dopełnić szeregu prawnych obowiązków. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że postępowania przed sądem trwają i to jest podyktowane tym, żeby zapewnić maksymalną precyzję tych postępowań, ale też ochronę interesów również osób, które są obwinione, przeciwko którym wysuwa się zarzuty, bo prawo do obrony, prawo do przedstawienia własnych argumentów, świadków i tak dalej jest wartością, której chyba nikt nie powinien podważać.
Tak, do wniosków Komisji Antybombingowej, Komisji Antydyskryminacyjnej, która działała w szkole, odniosła się rektor uczelni Milenia Fidler. Ja dziś próbowałam skontaktować się ze wskazanymi, czy to przez Annę Paligę na początku, czy też w samych wnioskach komisji, wykładowcami. Część z nich nie odebrała telefonu, nie było z nimi kontaktu. Część odmówiła komentarza. Mariusz Jakus, który w ocenie komisji przedstawione jemu zarzuty mogą stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Mariusz Jakus nie chciał dziś na bieżąco tej sprawy komentować, ale odesłał mnie do takiego sprostowania, które wydał w połowie kwietnia. To było sprostowanie w odpowiedzi na publikacje medialne i w tym sprostowaniu między innymi napisał tak. Nieprawdą jest, aby opisywane zdarzenie podczas zajęć aktorskich polegało na rzuceniu krzesłem w jakąkolwiek osobę lub grupę osób. Nieprawdą jest, abym kiedykolwiek usiłował użyć przemocy wobec jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w moich zajęciach. To fragment tego sprostowania. Odwołam się jeszcze do takich informacji, które możemy przeczytać w opublikowanych wnioskach komisji. To z kolei dotyczy Grzegorza Wiśniewskiego. Tutaj komisja sugeruje, że z Grzegorzem Wiśniewskim umowa o pracę powinna być rozwiązana w trybie dyscyplinarnym. Grzegorz Wiśniewski z kolei zgłosił zastrzeżenia do prac komisji, a jednocześnie poprosił o przekazanie jego sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o stronę uczelnianą, stronę wykładowców wskazanych przez Annę Paligę. Zapytamy więc teraz naszych gości, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego, społecznego, ale też samego środowiska. Aleksandra Konieczna, aktorka, także wykładowczyni, także związana z Łódzką Szkołą Filmową. Pani jeszcze na etapie prac tej komisji, kiedy ta cała sprawa wybuchła, kiedy też okazało się, że problem nie tkwi tylko w Łódzkiej Szkole Filmowej, ale jest pewnego rodzaju systemowym problemem w innych uczelniach artystycznych, czy też po prostu w działalności artystycznej, szczególnie w teatrach. Zabrała pani też taki mocny wtedy głos, mówiąc o tym, że to jest pewnego rodzaju horror, który się rozgrywa, z którym walczą studenci i że do pani także dochodziły takie sygnały. Jak więc w tym momencie oceni pani to, co wydarzyło się w szkole, te wnioski komisji i deklaracje rektor szkoły? Ja w szkole, zacznę od tego, że w szkole filmowej uczę od niedawna. To jest mój drugi rok, to rok pandemiczny, więc właściwie pracy stacjonarnej, czyli takiej istotnej na wydziale aktorskim, bo online nie jesteśmy w stanie pracować. Nie minęło tak wiele czasu, ale mimo wszystko dochodziły do mnie głosy od moich studentów, to znaczy studentów obecnie drugiego roku, prowadzonego przez Adama Nawicza, że na zajęciach z panią profesor Beatą Futalej następują jakieś, nie nazwano tego, studenci nie są w stanie tego nazwać, ponieważ z różnych powodów, o których zaraz pewnie inni goście będą mówić, ale także ja, jeżeli zostanę o to poproszona, oczywiście nie są w stanie tego nazwać, ale zadają dość rozpaczliwe pytania o to, czy tak można, kto komu dał prawo do tego i tak dalej. To są studenci drugiego roku i myślę, że oni są, jestem o tym przekonana, spętani zarówno strachem o ciąg dalszy ich bycia w szkole, ale także tym, że ich edukacja, że nasza w ogóle edukacja na temat tego, czym jest przemoc, czym jest mobbing, to nie chodzi tylko przecież oczywiście o rzucenie krzeseł, ale także, no nie wiem, wytwarzanie aury zastraszania już też jest mobbingiem. W każdym razie chcę powiedzieć, że ich edukacja na temat tego, czym to jest, jest prawie żadna, żeby nie powiedzieć niewielka. Dlatego nie są w stanie tego sformułować. Poza tym są w środku, jakby w centrum tego wulkanu, który właśnie wybuchł,
w szkole, o której marzyli, do której chcieli się dostać i dostali, są takimi szczęściarzami, ale dochodziły do mnie takie głosy. I dlatego myślę, że oprócz tych nazwisk, nad którymi pochylała się komisja, są jeszcze inne nazwiska i my wszyscy, którzy powinniśmy się uważniej po prostu pochylać nad tym, czym jest przemoc i kiedy ona zachodzi, zwłaszcza na wydziale aktorskim, bo o tym jestem, o takiej pracy nie jestem w stanie mówić. Zresztą wydział aktorski jest pod szczególną lupą tej komisji i bardzo się z tego cieszę i bardzo... Ale czy satysfakcjonują panią te wnioski, czy inaczej, tryb pracy komisji i to, co udało jej się na tym etapie osiągnąć i to, co zapowiada w związku z tym dalej także pani rektor? Ja jestem bardzo zbudowana tym, co przeczytałam na temat, co zakończyło ten etap pracy komisji. Bardzo jestem zbudowana i właściwie gratuluję takiej skuteczności, sprawności działania, też tempa tego działania, dlatego że zarzuty Anny Paliki wpłynęły nie tak dawno, a dokładnie 16 marca, jeśli się nie mylę. Dokładnie 16 marca, wczoraj wieczorem już mogliśmy przeczytać o wynikach komisji, więc myślę, że tempo jest też fantastyczne. No niemniej jednak po prostu, jak to zwykle bywa, wtedy, kiedy jakby coś ujrzy dopiero światło dzienne i zostaje po raz pierwszy nazwane, ważna będzie tego ciąg dalszy, praktyka i możliwości, umiejętności i narzędzia, które będziemy zdobywać po to, żeby to jakby kontrolować, sprawdzać i prześwietlać, a także uczyć się, dlatego że we wnioskach komisji są także obowiązkowe warsztaty dla szkolenia, to się także pojawia, żeby stworzyć też takie pole do tego, by właśnie edukować się również w tym zakresie. To dotyczy nie tylko studentów, ale także wykładowców. Komisja nadal działa, to nie jest tak, że zakończyła swoje funkcjonowanie, spotyka się regularnie po to, by analizować kolejne zgłoszenia, które wpływają, bo tak jak słyszeliśmy, uruchomiono także specjalną skrzynkę mailową bezpieczni@filmschool.pl, na którą właśnie takie zgłoszenia przychodzą. Z jednej strony mamy dość klarowne ruchy ze strony władz uczelni, byliśmy o nich też na bieżąco informowani, każde kolejne komunikaty z każdego kolejnego posiedzenia komisji. Wczoraj z kolei te ostateczne wnioski na tym etapie pojawiły się jednak, muszę przyznać, nieco mniej oficjalnie. One pojawiły się co prawda na stronie szkoły filmowej, ale nie wpłynął do nas, do mediów, żaden oficjalny komunikat w tej sprawie. Z tego, co wiem, przynajmniej na godziny południowe, kiedy to sprawdzałam, nie było też takiej informacji w mediach społecznościowych. No ale możemy odwołać się oczywiście do tego, co na stronie uczelni się znalazło, no i do rozmowy rzecz jasna z panią rektor. Panie profesorze, zwracam się do profesora Jana Kuleszy, czy w świetle prawa do tej pory władze uczelni, komisja powołana do wyjaśnienia tej sprawy, na razie zrobiono wszystko, co było możliwe? Pani redaktor, ja ponownie, bo już rozmawiamy trzeci raz na ten temat. A to ja tylko dodam, że spotkaliśmy się też na samym początku, kiedy cała sprawa, że tak powiem, wybuchła i kiedy tak naprawdę było wiele niewiadomych, jak to się potoczy. Dziś już wiemy trochę więcej, więc proszę nam wyjaśnić właśnie ze strony prawnej, czy zadziało się tyle, ile mogło się zadziać. Ja ciągle nie rozumiem, po co w ogóle ta komisja się tym zajmuje. Dlatego, że jestem karnistą, byłem rzecznikiem dyscyplinarnym, teraz jestem członkiem komisji przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i to jest kwestia do postępowania dyscyplinarnego. Ale takie już się też rozpoczęło. Proszę? Takie też już się rozpoczęło. Już jest również rzecznik dyscyplinarny, działa.
Dobrze, i powinien tylko rzecznik dyscyplinarny działać. To ciało, które powołane nie ma umocowania ustawowego, nie ma umocowania żadnego poza statutem uczelni i decyzją jej magnificencji. I wnioski, do którego doszła ta komisja, w sumie wskazują, że mają się tym zająć rzecznicy dyscyplinarni. No to oni mogli od półtora miesiąca zajmować się wszystkimi tymi sprawami. Co więcej, czyli gra na zwłokę według pana profesora? Nie, absolutnie nie gra na zwłokę, tylko no jest to takie zjawisko, które występuje współcześnie, że tworzy się jakieś ciała nie wiadomo po co, które mają się zajmować nie wiadomo czym, a potem kończy się na tym, że i tak musimy wylądować w tym, co jest przewidziane przez przepisy. Nawet w sytuacjach tych, gdzie tutaj komisja nie stwierdziła naruszenia przepisów czy zachowania niegodnego nauczyciela, nie stanowi to przeszkody do tego, żeby pani Anna Paliga i tak złożyła zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego bądź inne osoby, które uważają, że zostały pokrzywdzone. Bo to jest niewiążące stanowisko doradcze dla jej magnificencji. A jeżeli osoby pokrzywdzone uważają, że względem niektórych wykładowców niesłusznie ich w tym momencie ekskulpowano, to mają prawo złożyć i tak formalne pismo zawiadamiając panią rektor, że żądają wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Więc jest to jakaś rekomendacja, jakaś pomoc dla jej magnificencji, która musiała zorientować się w tym, jak wygląda w ogóle sytuacja. Ale finalnie i tak musi prowadzić postępowanie rzecznik dyscyplinarny i wszystko jest zależne od wyników przez niego prowadzonego postępowania, a nie tego postępowania, które przeprowadziła komisja. Ale może to postępowanie i te wnioski, sugestie, fakt, że sprawa była prowadzona w dość takim otwartym systemie, to znaczy my, media, a przez to opinia publiczna na bieżąco była informowana o tym, co się dzieje, może to ma wymiar symboliczny, może to jest gest, który ma powiedzieć stop takim zachowaniom, stop takim praktykom, będziemy reagować na bieżąco. Zresztą takie zapowiedzi były od początku, pani rektor. Zrobię wszystko, żeby tę sprawę wyjaśnić i żeby ci, którzy, jeżeli to oczywiście zostanie udowodnione, dopuścili się jakichś przemocowych praktyk, zostali ukarani. Być może jest to pewnego rodzaju symbol, na który także ci studenci, ale w ogóle środowisko szeroko pojęte czekało. Izabela Desperek? No więc jest to na pewno symbol, ale też jest to, o czym była mowa, to jest lekcja, to jest nauka. Jak wiele osób dotąd wiedziało, że istnieje instytucja rzecznika dyscyplinarnego, jak wiele studentek i studentów wiedziało, że mogą złożyć takie doniesienie, o ilu wypadkach rozstrzygnięcia sprawiedliwego dotąd słyszeliśmy, o żadnych. Więc zarówno dla studentek i studentów filmówki, jak i wszystkich pozostałych uczelni jest to moim zdaniem sytuacja przełomowa. Przełomowa, bo będą wiedzieli, jak mają teraz reagować, do kogo się zgłaszać? Będą wiedzieli, że można. Historie przemocy na uczelniach dotąd miały charakter głównie zakulisowy, były to plotki, albo tak jak w tym wypadku, mówiono o tym otwarcie, rzadko po nazwisku, dopiero po zakończeniu studiów. Kilka lat temu w innej łódzkiej uczelni wypłynął list absolwentów oskarżający ich byłych wykładowców o niegodne wykładowców praktyki. To świadczy o tym, że na uczelniach istniała do tej chwili ogromna mentalna bariera, być może też istniała bariera instytucjonalna. Być może postrzegano istniejące mechanizmy, takie jak postępowanie dyscyplinarne jako fasadowe, bądź były one niewystarczająco znane.
Pani Aleksandro, czy faktycznie to może być jakiś przełom w myśleniu o tym, na czym polega kształcenie artystyczne w tak wrażliwym temacie jak aktorstwo? Na czym polega też funkcjonowanie aktora już na scenach profesjonalnych? Bo te doniesienia o jakichś niepokojących praktykach płyną przecież także chociażby z teatrów w Polsce czy z planów filmowych. I to nie jest też, przecież doskonale o tym wiemy, problem tylko polski czy nawet europejski, ale światowy. Cała akcja mitu świadczy o tym przecież najlepiej. Czy to może być w naszym, oczywiście na naszym lokalnym, krajowym gruncie, bo sprawa Łódzkiej Szkoły Filmowej absolutnie zyskała ogólnopolski rozgłos. Może to być jakiś przełom właśnie w myśleniu o tego typu sytuacjach? Ja myślę sobie, że ten przełom trwa i to się dzieje. To jest lekcja, to jest symbol, to jest wstrząs, to jest w każdym razie naruszenie jakiegoś wyraźnego komfortu tych, którzy systemowo albo naruszali swoje pozycje, używali swojej władzy po prostu do przemocy względem słabszych, czyli studentów, ale także tych wszystkich, którzy zamiatali pod dywan, bo nie bez znaczenia jest fakt, że taka komisja, która jest bardzo ważna, mi się wydaje, dla ten jej głos dla środowiska akademickiego, dla środowiska aktorskiego, bardzo ważny. Nie mogę po prostu przecenić jakby tego symbolu. To wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, co komisja właśnie wskazała, żeby to, co w gruncie rzeczy jesteśmy w stanie jakoś nazwać, ja wiem, zły ten ptak, co własne gniazdo, albo nie będę donosił na, nie wiem, na kolegę, albo pokorne ciele, dwie matki, nie wiem, co jeszcze jestem w stanie na ten temat powiedzieć, co tkwi w naszej mentalności. Natomiast po prostu chodzi o, jak zaleca komisja, zniesienie hermetyczności wydziału aktorskiego. On rządził się innymi prawami według pani? Myślę, że on jest bardzo szczególny, dlatego że jest związany po prostu z pracą na ciele, takim na organizmie bez skóry. Najpierw trzeba delikatnie, jakby to powiedzieć, ja sądzę, czuję jako wykładowczyni, czy jako ktoś, kto się tym chce i pragnie zajmować, takim delikatnym jednak zdejmowaniu na skórka jakiejś operacji na tym mięsie, tak, czy na tym odsłoniętym organizmie, niepokrytym tym naskórkiem i jakby z powrotem, ja wiem, operacji plastycznej, bardzo to wszystko jest subtelne i delikatne i wymaga bardzo dużej uważności, ponieważ pracujemy tutaj na emocjach, ponieważ one są po prostu nieodzowne do tego, żeby być aktorem, żeby na aktora patrzono, czy na aktorkę patrzono, żeby nie odrywano oczu od jej ust. Prawda? No ale właśnie z drugiej strony, albo równolegle pojawiają się takie głosy, że jest to tak wrażliwa materia, operująca właśnie emocjami, także skrajnymi, że czasami trudno o racjonalną czy obiektywną ocenę sytuacji. Takie głosy, które również padały między innymi w obronie wskazywanych przez Annę Paligę wykładowców, także w przestrzeni medialnej i w przestrzeni mediów społecznościowych się pojawiały, że czasami chodzi o to dobro artystyczne. Pani Izabelo, czy my jesteśmy w stanie jakoś wyznaczyć taką granicę, kiedy kończy się sztuka, działanie, które ma właśnie na celu jak najlepszy efekt artystyczny, a kiedy przekraczamy te granice i wchodzimy w przestrzeń absolutnie prywatną, przestrzeń nietykalności drugiej osoby? No ja nie reprezentuję filmówki i jestem socjolożką, a nie aktorką, natomiast tutaj... Stąd też taki chłodny ogląd sytuacji pytam. Czy doszło do przekroczeń i naruszeń, to właśnie będzie zadanie rzecznika czy komisji dyscyplinarnej. Natomiast chciałam przypomnieć, że za każdym razem, kiedy jest mowa o relacji niesymetrycznej, kiedy z jednej strony mamy
kogoś, kto nie ma władzy, czyli studentkę, studenta, a z drugiej strony mamy kogoś, kto ma władzę. Być może w filmówce jest to jeszcze bardziej niesymetryczna relacja, bo oprócz władzy jest to kwestia prestiżu, pozycji zawodowej. To bardzo łatwo jest podważać zeznania, świadectwa słabszych i bardzo łatwo jest bronić silniejszych, więc ta próba obiektywizmu między innymi powinna polegać na zrzuceniu, wyjściu spoza tej struktury i uwolnienia się w ocenie od niej, czyli popatrzenia na relacje między dwojgiem ludzi. A jak powinien w takim razie zadziałać teraz konkretnie rzecznik dyscyplinarny na uczelni? Będzie zajmował się tymi konkretnymi wykładowcami, na których wskazała komisja, a przez to także rektor szkoły? I co się teraz powinno zadziać? Jak ta procedura powinna wyglądać, panie profesorze? Pani redaktor, procedura jest według obowiązujących przepisów dosyć rozbudowana, uregulowana i w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i w rozporządzeniu, które jest gigantyczne, więc ja nie będę tego po kolei omawiał. Takie najważniejsze elementy. Rzecznik dyscyplinarny niezależnie od wyników prac komisji może ocenić, czy są podstawy do wszczęcia postępowania w ogóle, czy nie. Przez co nastąpi zagwarantowanie też tych praw osób, które czują się pokrzywdzone, a komisja stwierdziła, że do naruszeń nie doszło. To po pierwsze. Jeżeli stwierdzi, że istnieją przesłanki do wszczęcia postępowania, no to toczy postępowanie na podstawie rozporządzenia wykonawczego do ustawy, uzupełniając przepisami kodeksu postępowania karnego, ale wtedy jest już to postępowanie, które ma na celu zagwarantowanie i praw osób pokrzywdzonych, zawiadamiającej, jak i praw osób, które zostały tutaj obwinione o określone czyny. Natomiast w tym momencie nie ma już takiego źródła dowodowego jak anonimowe maile czy anonimowe informacje, bo to jest wtedy konkretna osoba, która składa zeznania jako świadek i je podpisuje. Więc niewątpliwie zakres działania komisji jest szerszy, natomiast tutaj jesteśmy już wtłoczeni wtedy w procedury, dlatego że wnioski, do których dojdzie rzecznik dyscyplinarny, kierując następnie wniosek o ukaranie do komisji dyscyplinarnej, no mogą doprowadzić nawet do pozbawienia prawa wykonywania zawodu na okres do 5 lat, powyżej 5 lat. Więc ze względu na konsekwencje postępowania dyscyplinarnego, tutaj już wtedy wdrażamy zasady znane z postępowania karnego. Przy czym chcę zwrócić uwagę, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym daje w tym momencie na podstawie wyników pracy komisji możliwość jej magnificencji do tego, żeby na przykład na pół roku określone osoby zawiesić w prawach wykonywania zawodu też z ograniczeniem. Na czas tego postępowania na przykład, tak? Przecież jest to do 6 miesięcy. Tak, no to jest na czas tego postępowania, ale dyscyplinarnego, które będzie prowadzone. To jest 302 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, więc jej magnificencja zyskała jakiś punkt zaczepienia w tym sensie, że jeżeli ustawa wymaga spełnienia przesłanki wagi i wiarygodności przedstawionych zarzutów, magnificencja uzna celowe odsunięcie od wykonania, o wykonywania obowiązków, no to wydaje się, że mają tutaj taką podstawę faktyczną, żeby skorzystać z tego przepisu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przesądzając jeszcze, czy dojdzie do zwolnienia dyscyplinarnego na gruncie kodeksu prawa. Pamiętajmy, że te zarzuty, które zostały sformułowane, dotyczą właśnie tego, co jest istotą pracy nauczyciela akademickiego, czyli relacji między pracownikiem a studentem. Musi jednak korzystać z postępowania dyscyplinarnego, a nie kodeksu pracy, kiedy mielibyśmy na przykład przestępstwo pospolite, kradzież popełnioną, pobicie na terenie uczelni, no i wtedy nie byłoby żadnego kontekstu edukacyjnego. On tutaj jest, bo zadajemy pytanie, do którego momentu te metody są akceptowalne, a kiedy już są nieakceptowalne dla osoby, która jest studentką bądź studentem.
studenta. No właśnie, ale czy prawo wyznacza te granice, skoro nie mamy takiej granicy, wydawałoby się, że mamy taką granicę, którą wyznacza po prostu życie i codzienność, ale jest ona, jak się okazuje, często także przekraczana w różnych sferach życia, to czy prawo wyznacza te granice? Kiedy na przykład w stosunku do młodego aktora, który kształci się na uczelni artystycznej, pewne gesty, zachowania, słowa i inne przejawy różnego typu zachowań są już niedopuszczalne? Panie profesorze? Pani redaktor powiedziałbym pani redaktor, że tą granicą jest poczucie godności każdej jednostki. Nie wolno nikogo zmuszać do robienia czegoś, do znoszenia czegoś, czego ona nie chce. Więc każda osoba ma prawo do poszanowania jej godności, nietykalności. Jeżeli nie chce się rozbierać, ma do tego prawo. Jeżeli dotykana, ma do tego prawo. Ale wydaje mi się, że to, co tu jest kluczowe, to co jest w konkluzjach komisji, kwestia edukowania. Dla niektórych osób, grup może nie być oczywiste, że student bądź studentka czegoś sobie nie życzy, nie chce i ma do tego prawo, a wykładowca nie ma prawa do tego tej osoby zmuszać i nie może argumentować, że takie są zasady, tak jest przyjęte, wszyscy przez to przeszli, bo taka jest tradycja. Nie. Ale moja wolność i moja godność podlega ochronie. Kropka. Nie życzę sobie tego, nikt nie ma prawa mnie do tego zmusić. I to wynika wprost z artykułu 30 Konstytucji, nie żadnych przepisów szczególnych. Konstytucji. Godność, tylko wyobrażam sobie, że taki młody człowiek, który spełnił swoje marzenie, czyli dostał się do tej legendarnej łódzkiej szkoły filmowej, pokonując wieloetapową rekrutację, pokonując wielu konkurentów. Niektórzy przecież zdają na wydział aktorski po kilka razy, nie poddają się. To jest absolutnie ich marzenie i cel. I w końcu są na tej uczelni i przychodzą takie zajęcia, na których pada konkretne polecenie. On nie czuje się komfortowo, nie chce tego zrobić, ale robi to trochę wbrew sobie, bo aktorstwo jako ten zawód docelowy wydaje mu się ważniejszy. Takie dylematy, pani Aleksandro, pytam też o pani doświadczenie jako aktorki po prostu. Pani także towarzyszyły, czy to na etapie edukacji, czy już potem w pracy zawodowej w teatrze, na planach filmowych? Myślę, że gdyby mnie dotknęło to, co się wydarza w szkole filmowej w Łodzi, to na pewno nie byłabym dzisiaj aktorką. Nie uprawiałabym tego zawodu. To jest więcej niż pewne dla mnie. Ja na drugim roku moim opiekunem był profesor Jan Englert i profesor Mariusz Benoit i pamiętam, że na drugim roku taki artystyczny, związany jakby z moją kondycją, czy z moimi uwarunkowaniami kryzys przechodziłam. I pamiętam takie zajęcia, w czasie których profesor Mariusz Benoit podniósł głos, krzyczał na mnie, możesz, a ja tak samo krzyczałam, nie mogę, możesz to zrobić. Słyszałam tylko krzyk, pamiętam ten krzyk, nawet nie wiesz, ile możesz. I pamiętam, że to nie było wcale, ponieważ ja przekroczyłam te granice wtedy dla siebie nie do przekroczenia, ale czułam jego wsparcie, mimo jego siły, jego dobre intencje i to w moim poczuciu wtedy było dla mnie ważne, właściwie było przełomowe w tym, kiedy czułam, że zaczęłam się stawać aktorką, czy zdobywać, nie wiem, nadzieję na to, że mogę być aktorką, prawda? I to wszystko zależy właśnie od tego, o czym mówił pan profesor, że godność, moja własna godność i ja czuję jako studentka, czy jako aktorka już na planie filmowym, czy w teatrze, że na przykład pewne, nie czuję się dyskomfortowo, nie umiem nawet czasem tego określić, dlatego że dzieje się wszystko na przykład tak szybko w tym procesie twórczym i tak mocno nieraz i ta moc jest potrzebna po prostu w procesie w akcie twórczym.
twórczym bywa, że nie jestem się w stanie zorientować, na czym polega ten dyskomfort. Dopiero potem to analizuję i jako osoba już, która, nie wiem, zdobyła pewne doświadczenie w zawodzie, jestem w stanie się bronić. Ale myślę, że przeciwko takiej przemocy pochodzącej od strony, nie wiem, od reżysera, producenta, jeżeli uznaję, to jestem w stanie się bronić. Mam już narzędzia. Ale to, o czym powiedziała pani redaktor, kiedy dostaję się do tej upragnionej szkoły i jestem rozkładana, czy rozkładana na czynniki pierwsze, a pod tym wszystkim, co jest bardzo ważne, istotne, w tym bardzo istotne, o czym nie wspomnieliśmy w tej rozmowie, jest baza strachu. Porusza się to wszystko po prostu na bazie strachu, zesprejowane bardzo często tym strachem, nie wiedzą na swój własny temat, nierozpoznaniem, przecież pierwsze trzy semestry na Wydziale Aktorskim nie jest to nazwane, ale raczej wiemy o tym, że są selekcyjne, jeżeli więc jakby nawet w tym sensie, nie wiem, jest to dla studentów trudne, to naprawdę oni są po prostu bezbronni. Bardzo często to, o czym mówił pan profesor, że ja nie jestem, to jest, mam do tego prawo, a do tego nie mam prawa. Tylko myślę, że młodzi ludzie dzisiaj też, patrząc szerzej, często zagubieni, często poszukujący gdzieś swoich życiowych fundamentów, autorytetów, zdani. Nie tylko młodzi ludzie dzisiaj. Zdani na internet. Pewnie taki, pewnie im trudno takie granice wyznaczyć. Czyli myślę, że młodość każdego wieku ma to do siebie. Po prostu, że poszukujemy, że kiedy jesteśmy młodzi, bardziej poszukujemy, nie jesteśmy zorientowani w świecie, w sobie. Myślę, że to po prostu. Ale potrzebujemy obok siebie opiekunów, mistrzów, najbliższych, tych, którzy, autorytetów właśnie, tych, którzy nas być może poprowadzą. Więc miejmy nadzieję, że te zapowiadane szkolenia, warsztaty, które mają właśnie wskazać na pewnego rodzaju szczególny sposób budowania relacji student-wykładowca i odwrotnie, przyniosą efekt. No te efekty na pewno trzeba będzie jeszcze sporo poczekać, ale chciałabym zapytać jeszcze o jedną rzecz. W tych rekomendacjach komisji pojawiło się także taki punkt, który zakłada wprowadzenie zakazu na gości w teatrze i na zajęciach dydaktycznych. I moje pytanie brzmi, czy dzisiaj teatr współczesny, którego doświadczamy także jako widzowie, oczywiście w czasach, kiedy do tego teatru mogliśmy pójść, w takim bezpośrednim, żywym kontakcie, dzisiaj teatr współczesny jest nacechowany i nagością, i wulgaryzmami, i jakimiś bardzo mocnymi scenami, bezpośrednimi scenami. I nagle taka zasada, czy tutaj gdzieś znowu nie jesteśmy na granicy, nie chcę powiedzieć cenzurowania pewnych działań artystycznych czy koncepcji artystycznych, ale może wpływania na te koncepcje, pani Izabelo? Wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać. Skoro tak wiele nadużyć dotyczyło właśnie nagości, wobec tego trzeba powiedzieć stop, zatrzymajmy się. I zapewne wrócimy do tego, kiedy ustalimy jasne, klarowne zasady, jak to robić. Wiemy doskonale i chyba nawet miałam okazję mówić o tym tutaj, że na przykład w kinie komercyjnym mamy do czynienia z wykorzystywaniem nagości w celach komercyjnych, realizuje się sceny erotyczne i dobrą praktyką współczesną, światową jest w tej chwili zatrudnianie specjalnych osób odpowiedzialnych za komfort osób, które biorą udział w takich rozbieranych scenach. Więc być może to zatrzymanie się, zastanowienie się nad nagością doprowadzi do takiej dobrej praktyki albo wprowadzenia takiej zasady, że robimy nagość wtedy i tylko wtedy, kiedy mamy następujące zabezpieczenia. Tak jak na przykład, nie wiem, w cyrku akrobaci występują na linie tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy jest siatka podwieszona nad areną.
Pytanie tylko, czy musiało dojść do takiej sytuacji, do wybuchu całej lawiny oskarżeń, które się przetoczyły przez cały kraj w odniesieniu do wielu instytucji, żeby w ogóle pomyśleć o tym, żeby takie zasady powstawały, mając na względzie i w pamięci ogromnie długą historię teatru i kina także. Panie profesorze, już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania zapytam o to, jak długo możemy się teraz spodziewać postępowania rzecznika i co za tym idzie, konkretnych wniosków, które miejmy nadzieję po tym postępowaniu także się pojawią. Jak ten proces może długo trwać? Pani redaktor, proces nie musi trwać długo. Jeżeli komisja była w stanie przesłuchać określone osoby w ciągu 1,5 miesiąca, no to w przypadku postępowania dyscyplinarnego to też niekoniecznie musi trwać długo. Pamiętać tylko trzeba o tym, że jeżeli rzecznik jest jeden powołany, przyznam, że nie znam struktury łódzkiej filmówki, no to on wtedy będzie musiał prowadzić wszystkie postępowania, to jest raz. No i druga kwestia, którą nie można obciążać odpowiedzialnością za nią rzecznika, jest ta, że jeżeli to się odbywa w reżimie postępowania karnego, no to wtedy wchodzimy na przykład w kwestie formalnych wezwań, niestawienia się świadka, czyli takie rzeczy, na które rzecznik po prostu nie ma wpływu. Ale jeżeli podąży za tym materiałem zgromadzonym przez komisję, bo zakładam, że komisja zgromadziła materiał w postaci akt, a nie, że jest to jedyny dokument, który powstał, no to jest raport przekazany do pani rektor. Tych no więc właśnie, więc może podążyć za tym, co zostanie mu przekazane, no i w ten sposób zweryfikować, odrzucając to, co będzie procesowo nieweryfikowalne, bo jest na przykład anonimowe, w związku z tym no, nie ma kogo wezwać wtedy na przesłuchanie w charakterze świadka. I później procedura, mimo że jest ściśle uregulowana, no, nie przewiduje jakichś szczególnych opóźnień. No, może mieć na to wpływ okres wakacyjny. Jeżeli nie zdąży skierować wniosku do komisji przed wakacjami, to wiadomo, że lipiec, sierpień to są takie miesiące, gdzie wykładowcy będą na przykład na urlopie, więc to wiąże, będzie trudne, by tę procedurę kontynuować. Czekamy więc na kolejne wyniki, wnioski i decyzje w tej sprawie. Na pewno będziemy do tej sytuacji wracać. Dziękuję Państwu bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Aktorka Aleksandra Konieczna, dr Izabela Desperach, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego i profesor Jan Kulesza, Katedra Prawa Karnego Łódzkiego Uniwersytetu. Także ja dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Agata Gwizdała.